Witam wszystkich, jesteśmy w trakcie nagrywania filmów, cyklu filmów związanych z błędami na egzaminach państwowych. Teraz obecnie z kolegą Sławkiem pokażemy Państwu ten problem, brak umiejętności oceny odległości, prędkości innych pojazdów, więc patrząc tutaj na te pojazdy, które nadjeżdżają, no niestety każdego z nas i tych kursantów i przyszłych kierowców też dotyczy ten temat włączenia się do ruchu z drogi podporządkowanej obecnie na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Proszę zobaczyć, o co chodzi. My tutaj próbujemy się za chwilę włączyć, wykonać lewostkę. Mamy pojazdy, które nadjeżdżają tutaj od nas z lewej strony. Problem wynika z tego, że kursant często w dwóch kategoriach nie potrafi tego zrealizować. Czyli w kategorii odległości i prędkości. Mamy tutaj drogę dwujezdniową, czyli mamy tutaj pojazdy, które tam gdzieś nadjeżdżają z prawej strony. Widać, że one są daleko i mogliśmy tutaj sobie pozwolić na wyjazd, nawet dosyć wolny, prawda? Ale problem wynika z tego, że kursant często, patrząc na pojazdy, które nadjeżdżają, nie określa odległość, ale nie określa prędkości. Czyli wyobraźmy sobie, że jadą pojazdy, mamy tą samą odległość, ale prędkość tych pojazdów jest inna, więc decyzja musi być zupełnie różna. Pokażemy za chwilę na innym skrzyżowaniu podobny problem. Natomiast tutaj, patrząc na te statystyki oblanych egzaminów ogólnie, które tutaj gdzieś można w internecie wyczytać, najczęstsze błędy na egzaminach państwowych, to jest to problem, uważam, dosyć znaczny, gdzie oblane egzaminy na wymuszeniach pierwszeństwa, czyli złej oceny w stosunku się do ruchu, jest poważnym problemem. Jak wspomniałem, tutaj ocena odległości nie jest tutaj brana pod uwagę prędkość często. Dużo osób, które się bardzo sobie dobrze radzą z pojazdem, jeżeli chodzi o technikę prowadzenia tego pojazdu, mają problem na egzaminie, w związku z tym, że źle odczytują ten moment włączenia się do ruchu. Próbujemy teraz sprowokować taką sytuację. Wjedziemy sobie w jakąś drogę poprzeczną, najbliższą na przykład tutaj po prawej stronie. Spróbujemy z tej drogi później wyjechać. I zaakcentujemy tutaj Państwu element tego błędu. Jesteśmy tutaj, jak w poprzednich filmach pokazywaliśmy, problem przemieszczania się po tych wąskich uliczkach i, no i wymuszenia pierwszeństwa w związku z brakiem zachowania poprawnej odległości. Tutaj już ekstremalnie mamy bardzo wąsko, ale są takie uliczki w strefie egzaminacyjnej, gdzie właśnie przejeżdżamy przez nie i na egzaminie trzeba umieć sobie poradzić, więc jeżeli, jak widać, z jednej strony na jednej pasie i na drugim pasie pojawiły się pojazdy zaparkowane, musimy się wstrzymać od jazdy, nie forsować tego tematu, schować się, gdzieś zjechać delikatnie, żeby ten samochód, który idzie naprzeciwko mu, swobodnie sobie opuścić to miejsce, żebyśmy mogli sami wjechać. Wykonamy skręt w lewo. I teraz, jak widać, będziemy próbować się, akurat nie mamy tutaj samochodu, więc mamy jakieś dodatkowe ułatwienie.